18 mieszkań socjalnych z zasobu MZGK zostało właśnie wyremontowanych. Lokale są przeznaczone dla osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego, które dodatkowo korzystają ze wsparcia w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą to być m.in. kobiety z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej, czy usamodzielniający się podopieczni domów dziecka, czy rodzin zastępczych. To jest bardzo ważne, ponieważ ten program, projekt, z którego korzystaliśmy, jakby jego rozliczenie polega na tym, że musi zakończyć się nie samą inwestycją, która właśnie polega na wykonaniu remontu tych 18 pustostanów, ale tak naprawdę zasiedleniem. Remont mieszkań objął m.in. wymianę okien, podłóg, instalacji, a nawet utworzenie od zera łazienek z toaletą, które dotychczas były na korytarzu lub półpiętrze. Obecnie komisja lokalowa weryfikuje listy osób, spośród których zostaną wybrani uprawnieni do przydziału mieszkań. Korzystamy z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o tym, czy osoby, które umieszczone są na listach osób oczekujących na przydział mieszkania socjalnego, korzystają z projektów, programów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy nie. Występujemy również do tych osób, które są na liście, z takimi zapytaniami, ponieważ no, nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej takie projekty realizuje. W związku z tym, no, aby nie pominąć nikogo i uwzględnić również te projekty, które realizowane są przez inne instytucje, wystąpiliśmy już tak naprawdę z pytaniami do osób, które są w pierwszej kolejności umieszczone na liście osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Co ważne, od stycznia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy przyznawania mieszkań socjalnych. Najważniejsza zmiana polega na tym, że został ograniczony dostęp do mieszkań socjalnych, komunalnych osobom, które posiadają zadłużenie wobec miasta Mysłowice. Jest to głównie zadłużenie z tytułu wcześniej zajmowanych lokali. Do tej pory takie osoby mogły ubiegać się o przydział kolejnego lokalu. W tej chwili już zgodnie z nową uchwałą, z nową polityką mieszkaniową, osoby takie mają ograniczony dostęp do tego zasobu komunalnego. 18 wyremontowanych lokali to duży krok w poprawie kondycji zasobu mieszkań gminnych, ale wciąż jest dużo do zrobienia. MZGK wraz z władzami miasta zapowiada 4-letni projekt odnowa Centrum Mysłowic, który obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania części centrum miasta, w tym rewitalizację miejskich kamienic z likwidacją źródeł niskiej emisji oraz remontami pustostanów. W najbliższych latach realizować będziemy wielomilionowe programy związane z dociepłownieniem budynków komunalnych i realizacją kolejnych mieszkań, czyli remonty tych mieszkań, które są dzisiaj pustostanami. Nimi będą te mieszkania zasiedlane mieszkańcami, którzy są na listach oczekujących. I w pierwszej kolejności te osoby będą otrzymywały przydziały z Urzędu Miasta Mysłowice oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Całkowity koszt remontu 18 mieszkań socjalnych to prawie 1 200 000 zł. Mieszkania wyremontowano w ramach projektu Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.